Cześć, z tej strony Artur Przybysz, jesteśmy w studio Fansportu, a moim gościem jest Arkadiusz Pretendent Tańcula. Cześć Arek. Dzień dobry, siemanko, cześć kochani. Do której kamery ja mówię? Do każdej możesz mówić. Możesz ze mną gadać po prostu i będzie najlepiej. Okej, dobrze. Arku, słuchaj, zaprosiłem Ciebie na tą rozmowę, ponieważ gdzieś tam chcę odejść od tych freak fightów, ale wiadomo, że no niestety czy stety przy Twojej osobie będziemy musieli gdzieś ten temat zahaczyć. Ja chciałbym z Tobą porozmawiać o sporcie, bo ja jestem ciekaw, ludzie są też ciekawi. Jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda ze sportem i cofnijmy się do lat młodzieńczych. Mhm. Czy Ty już jako dzieciak byłeś usportowiony? Ty miałeś jakieś takie predyspozycje sportowe? Słuchaj, ja już jako, nie wiem, to była piąta klasa, czwarta lub piąta klasa podstawówki, zacząłem już trenować boks w Górniku Wiejsce. To jeszcze na długo, na 3 czy na 4 lata wcześniej niż Artek Szpilka. I nie było tam takich gówniarzy jak ja. W sumie byłem jednym z najmłodszych w tej sekcji bokserskiej. I tak sobie to jakoś szło. No, boksowałem sobie tam do gimnazjum, startowałem w jakichś zawodach, tam nawet jakąś złota rękawica, złoty kapelusz góralski, złota ciupaga góralska, tam jakieś tam walki powygrywałem. Ogólnie to średnio mi szło, nie byłem jakimś dobrym i utalentowanym bokserem, tam chyba na 12 tych walk amatorskich z 8 wygrałem. To była jakaś taka liga pewnie regionalna, coś w lidze takiej pewnie. No to były takie zawody, albo na przykład były sobótki bokserskie na Hutniku, na Tomeksie, potem na Wiśle. Czyli liga klubowa, jedziesz, walczysz. Tak. Nie wiem, czy to się liczyło do jakiegoś rekordu, czy to można gdzieś w internecie sprawdzić. Wiem, że jak się wpisze Arkadiusz Tańcula, złota rękawica, to tam to znajdziesz. I jest tam. To nie wiem, który to był, ale to było w chuj lat temu. To była moja ostatnia w ogóle walka, bo ja zrobiłem sobie przerwę, tak trenowałem, jak byłem gówniarzem właśnie podstawówce i w gimnazjum. Później zrobiłem sobie przerwę i wróciłem, to było chyba w pierwszej albo drugiej technikum. Wystartowałem w tych ostatnich moich zawodach właśnie złota rękawica. Przegrałem z aktualnym mistrzem wtedy Polski i to taki wpierdol dostałem dość konkretny i zrezygnowałem już aż do czasów teraz fejmu, nie? Znaczy do czasów fejmu. Nie zgodzę się, że zrezygnowałeś ze sportu. A nie ze sportu, oczywiście. Sport właśnie zawsze towarzyszył moim życiu. O właśnie, dobra, bo ja sobie cały czas teraz sporty walki, wiesz. Sporty walki, tak. Sport zawsze towarzyszył moim życiu, nawet jak przestałem stary, to zawsze trenowałem. Trenowałem na siłowni, miałem taką siłownię w domu na strychu sobie zrobiłem. Wiesz, to była bida, to a pierwsze. A to ciężarki co, z cementu robione, rur? Słuchaj, ciężarki, właśnie ci miałem mówić, ciężarki to zajebaliśmy z tych, z trakcji kolejowych. Te obciążniki takie, wiesz, kojarzysz, że takie rzeczy były, takie tak, obciążniki. Są obciążniki. I wie się, zsuwało się. I człowieku, my teraz, kurwa, ja wiem, że to przyznacie, ale po tylu latach to chyba mnie nie ukarają za to. Wiesz, chyba nie przedawnienie. Pojechaliśmy i w Czarnochowicach to było i zrzuciliśmy te kilka, a te chłopie... Ale czyli jesteś złodziejem? Kurwa, w sumie tak, no zajebałem. To jest jedna rzecz, którą ukradłem. Nigdy nikomu nic nie ukradłem, stary. To jest jedna, jaką zajebaliśmy, ale to byliśmy, wiesz, całą ekipą, to też tak, że naszej, dobra, bierzemy to, cel nam przyświecał dobry, tak? Zrobimy sobie siłownię, będziemy ćwiczyć, zmienimy świat, kurwa, będziemy lepsi, zdobędziemy cały świat, będziemy znani, będziemy wyglądać jak Arnold Schwarzenegger. Taki był plan. I wiesz, jak zsuwaliśmy te, bo one były takie okrągłe i tu była taka ta, i zsuwałeś to, nie? Ciężko było to zsunąć, ale jak to zsunęliśmy, jak to jebło, to te druty spadły człowieku na ziemię. To trzeba zobaczyć, a kojarzysz, który to rok był, bo poszukamy się jakiegoś było wypadku kolejowego, nie było. Nie było, chyba o tym by było głośno. Każdy z nas chwycił po jednym i kurde, nie pamiętam, ile one ważyły wtedy, ale były ciężkie. No. Dwa dni do domu z nimi wracaliście. Do domu, potem wiesz, ojciec mój jest ślusarzem, więc poprosiłem go, żeby, bo wiesz, to trzeba było to dospawać tam i zrobić z tego chwyty, zrobić nam gryfy, zrobić ławkę, wszystko, więc poprosiłem o to ojca i ojciec, a skąd wy to kurwa macie, skąd żeście to wzięli? Wiesz, ja mówię, no tam ktoś załatwił, ze złomu jakiś znajomy, wiesz, kurwa, pierdolenie, no ale tak, to tak to wyglądało, no i tam siłownię zrobiliśmy sobie i cały czas się tam ćwiczyłem. Co prawda to nie było za dobre, bo się okazuje, że kurwa, nie zważyliśmy tego i jedna po prostu była cięższa, druga była lżejsza i do tej pory przez to mam skoliozę i skrzywiony kręgosłup, jedną rękę jest silniejsza. To dobrze, że nie masz jednego cycka większego, drugiego mniejszego. A teraz już mam, bo mi w ogóle, wiesz co się stało? Zerwał mi się piersiowy. Mam urwany i mam tu dziurę, więc jeden mam mniejszy, drugi mam większy. Ale to można operować? Już nie. Można to zrobić od razu, potem, a ja tego nie zrobiłem. Czyli to jest kontuzja z cyklu tych, że tam mam 7 dni na to, żeby to zrobić? Tak, jak nie zrobisz to nie. Albo jak się już urwie całkowicie, no to wtedy można, to kotwy jakieś ci przyczepiałem tego i można to zrobić, no, więc sporty sylwetkowe już będzie ciężko, bo będę miał brzydką klatę zawsze. No właśnie.
właśnie, ale tak, trenowałeś w siłowni, którą zrobiliście sobie w domu na strychu. Tak, i to tam gdzieś cały czas. Przewijało się i to technikum, gimnazjum, technikum. I później już jak te siłownie były bardziej popularne, to też zacząłem trenować na siłowni. Mieliśmy taką, pozdrawiam, u Mirka Szarka. Mirek Szarek, taki znana postać w Wieliczce. Taki no, gość z miasta i on miał swoją taką siłownię. Na tej siłowni chodziliśmy, tam było, wiesz, jak mu zapłaciłeś, to dorabiałeś sobie kluczyk, miałeś klucz, otwierałeś sobie, siedziałeś. Nigdy tam nic nie zginęło, tam nie było żadnych kamer, a nigdy nic tam nie zginęło, żaden sprzęt, bo tak wszyscy szanowali. Mirka do tej pory go szanują. I, no i tak sobie trenowałem. No i w sumie tyle. No i to tak no, mi zleciało. No dobra. Aż ale... potem, tak, przez całą historię, aż zacząłem z tego żyć, tak? No to później była taka sytuacja, że ta siłownia gdzieś tam cały czas była, gdzieś te 2-3 razy w tygodniu trenowałem. Zacząłem studiować, studiowałem automatykę i robotykę na AGH. Pracowałem w hurtowni elektrycznej. No niestety nie było mnie stać na studia dzienne, więc musiałem iść do pracy i opłacać sobie czesne. Otworzyłem, bo zawsze chciałem być przedsiębiorcą, miałem mnóstwo biznesów w ogóle robiłem, większość mi nie wypaliła. Otworzyłem kebab bar taki, nie? No i wiesz, od 7 do 15 siedziałem w hurtowni elektrycznej, od 16 do 22 w kebabie, później na siłownię 2-3 razy w tygodniu, a weekendami jeszcze studiowałem. Było ciężko, miałem wtedy dziewczynę, no to ciężko, nie widywaliśmy się. Jedyne, jak mogliśmy ze sobą się widywać, to spać. A że ona miała mega konserwatywnych rodziców, nie pozwalała spać razem, to musiałem wziąć ślub, więc się ożeniłem z nią wtedy. Poważnie? Tak, ożeniłem się. To jest historia ciekawa, bo nie wiem, czy ty mówisz gdzieś w ogóle o tym. Bardzo rzadko mówię o tym publicznie, bo to jednak jest tam gdzieś, wiesz, jakieś moje niepowodzenie takie życiowe. Czyli żałujesz tego, że przez to, że chciałeś, tak, poniekąd mówiąc w żargonie teraz tym nowoczesnym, tym młodzieżowym, chciałeś legalnie pukać, to się hajtnąłeś. Trochę tak, ale nie, no Karol, moja była żona, mega, mega wspaniała kobieta ogólnie, wiesz, nigdy nie mogę nic złego słowa powiedzieć, to ja bardziej byłem tym pojebanym i tym złym w tym związku, więc tutaj nie o to chodzi. Z tym, że po prostu to nie był ten etap życia. Stary, ja miałem 23 lata, jeszcze nie miałem skończonych, bo 23 kończyłem we wrześniu, a ślub wziąłem 10 sierpnia. Więc to nie jest etap na to, żebyś ty brał ślub i ogarniał, że będziesz już na zawsze, kurwa, Bajzel wiesz. W głowie, nie wiem, w którym kierunku chcę iść i tak dalej. Tak, no i wiesz, no i w tym kebabie, tam tego kebaba chyba 2 lata prowadziłem, ale to już było ciężko, nie dałem rady fizycznie, mi po prostu już krew z nosa, już chłopie, wiesz, przemęczony, bo jak tam nie siedziałeś, to nie szło, trzeba było pilnować cały czas biznesu. Studia, do tego te treningi, do tego praca na etacie, dramat, więc stwierdziłem, że dobra, pierdolimy to, sprzedaję tego kebaba, sprzedałem go, wrócił do Turków, człowieku, do prawdziwych Turków, więc wrócił w dobre ręce. Ja to w ogóle się zastanawiam, czy kebab to jest tak naprawdę stricte turecki, czy to nie jest gdzieś skądś indziej. Nie wiem, no ale Turki taki salił, pozdrawiał go też, kupił tego kebaba ode mnie i tak naprawdę najwięcej to zarobiłem na sprzedaży tego kebaba. Tylko to nie jest, ta historia nie ma happy endu, bo te pieniądze, które zarobiłem ze sprzedaży, postanowiłem, że zainwestuję. No a w Polsce najlepiej inwestować w alkohol, bo to jest, wiesz, wysoko oprocentowane. Ale dlaczego nie w siebie? A w siebie cały czas gdzieś tam inwestowałem, ale to zaraz do tego też wrócimy. No. I słuchaj, i że otworzę sklep monopolowy. Sklep monopolowy w Gdowie, Gdów koło Wieliczki. Była taka sieć sklepów w Krakowie, Planeta się nazywała. Teraz już jej nie ma, no bo ten właściciel właśnie wszystkich wychujał. No i dałem mu pieniądze. To były wszystkie pieniądze, jakie wtedy miałem. Jeszcze zapożyczyłem się, żeby było ich więcej, na to, żeby otworzyć ten sklep. Miałem mu dać hajs, on miał mi go wyposażyć, miał go cały ten towar zaopatrzyć w towar, w te wszystkie programy i to po prostu miało działać. I to miało działać tak, że ja zatrudniam sobie dwóch czy pracowników, robię im tamten, wiesz, co jakiś czas przychodzę, tylko zamówienia i w sumie to miało samo przynosić zyski, tak? Tak było pięknie, miało być zajebiście. Tam nie były jakieś duże pieniądze, ale na tamte czasy to, wiesz, tam 3 czy 4 tysiące miało mi zostawać co miesiąc z tego na czysto. Mówię, kurwa, no to dobra. A wtedy, wiesz, to było jakieś koło 50 tysięcy złotych. To było naprawdę bardzo dużo, bo w tych czasach 2014 rok, to kawalerka w Krakowie kosztowała ze 100, nie? 100-120 tysięcy kupować kawalerkę, więc to było dużo pieniędzy. Dużo. I straciłem to wszystko, nie zobaczyłem tych pieniędzy do dzisiaj. Zamiast to wziąć wszystko na klaty, jakoś się zachować jak mężczyzna, to ja, kurwa, zacząłem pić, odpierdalać jazdy, przez to ucierpiało moje małżeństwo, rozwiodłem się wtedy z żoną, musiałem wrócić do domu. Moja mama wtedy piła, teraz już na szczęście nie pije, ale wtedy... Ale powiedz mi, czy ty uważasz, że ty w tamtym etapie czasu, w tamtym czasie, prawda, byłeś alkoholikiem? Kurwa, ja jestem DDA w ogóle, wiesz, także ja mam skłonności do używek. Moja mama jest alkoholiczką i było przejebane. Na szczęście człowieku już nie jest. To jest w ogóle fart życiowy. Przez to, że miała tętniaka w mózgu, zrobiła operację i chłopiec zapomniała w ogóle 20 lat życia swojego i przez to przestała pić i jest teraz cudowną kobietą. Kurwa, stary, szczęście w nieszczęściu, że takie to się wydarzyło. No ale na tamten etap była straszną alkoholiczką, robiła awantury, było przejebane. Ale tobie to pasowało w tamtym momencie, nie?
No ty sam byłeś. No ale wiesz, wracasz do domu, musisz wrócić z podkulonym ogonem, jako syn marnotrawny do domu, tak? Wyprowadziłeś się, wracasz od żony, zostawiłeś żonę, rozwiodłeś się, wracasz do domu. W domu przejebane, nie masz hajsu, żeby wynająć mieszkanie, no bo musisz spłacać te długi, bo tam jeszcze pożyczyłem 20 kula, miałem pożyczone gdzieś, więc musiałem te długi spłacać, nie było mnie stać na wynajęcie mieszkania. No i kurwa stary, nie wiedziałem co dalej robić, właśnie poszedłem ten alkoholizm i... Mój przyjaciel, taki Jacek Sosnowski, pozdrawiam serdecznie, do tej pory jesteśmy przyjaciółmi, wszyscy mamy te same tatuaże, w ogóle 108 wydziarane, mamy taką ekipę przyjaciół, od zawsze się przyjaźnimy i na zawsze, cokolwiek by się nie stało. I powiedział mi, słuchaj Arek, wiesz co, mam taki pomysł, jest takie szkolenie w Poznaniu, Go Ahead, z Tony Robbinsem. Kojarzysz Tony Robbins, Tony Robbins? Obudź tak. Sobie olbrzyma tę książkę. Ja kiedyś tą książkę czytałem, kiedyś to w ogóle, wiesz, zajebiście, miałem swoją pierwszą matrycę marzeń, w ogóle jest mi się, kurwa, zajebisty ten gościu, a chuj, no pójdę do szkolenia, co mi zależy. Kosztowało 2000, ten Jacek mi pożyczył te pieniądze, bo nie miałem. Było w Poznaniu i tam były 4 dni prania mózgu człowieku, tam właśnie przypominając, co cię cieszy, co naprawdę ci sprawiało radość. No to ja przypominając, że sport, kurwa, ja zawsze ten sport, chciałbym ten sport robić. I właśnie tam fajna była rzecz. On powiedział tak, że jeżeli chcesz osiągnąć sukces w życiu, to musisz robić coś, co przynosi, co będzie zmieniał ludziom życie, pomagać ludziom. Wtedy będziesz i szczęśliwy, i zarobisz zajebiste pieniądze. Bo to jest jedyny gościu w ogóle z nielicznych, który tak naprawdę umie na psychę człowieka wejść, nie? Chłopie, to ktoś powie, że moja stara mówi, że szarlatana idziesz, 2000, nie masz pieniędzy, gdzie tam jesz, pojebało cię? A kurwa, jak tam byłem, to tak jakby on mówił do mnie, chłopie. Ja byłem dokładnie w tym momencie w swojego życia, w którym tego potrzebowałem. Taki nawiedzony, nie? Jakbyś był. Ja nie miałem nic do stracenia już, kurwa, wiesz. I tam sobie wymyśliłem, człowieku, wymyśliłem sobie, że będę z trenerem personalnym, przecież ja uwielbiam siłownię. Zrobię mega formę, pokażę ludziom, założę bloga, inżynieria ciała. Nawet wymieniłem nazwę inżynieria ciała, bo ja wiesz, po to poszedłem na studia, bo zawsze chciałem być szanowanym inżynierem, nie? No i kurwa, obroniłem tą pracę z tym inżynierem, no a idę do sklepu, a kurwa, nikt do mnie nie mówi, panie inżynierze. Więc kurwa, nic się nie zmieniło, nie? Więc hołuj, to chociaż to nazwę inżynieria ciała, żeby to połączyć, że jestem inżynierem, no tak. Inżynieria ciała, spoko, nie? No i potem mówili do mnie inżynierze ciała, czy tam wiesz, jakoś tam w internecie. No i to wypaliło, stary, wiesz, zrobiłem sobie metamorfozę, zrobiłem Jackowi, temu mojemu przyjacielowi, był grubaskiem, zrobiłem mu mega formę, zrobiłem Adamowi formę, gdzieś to poszło wiralem, powiedzmy, w internecie, no nie takim wiralem jak teraz, że miliony, no ale gdzieś to kilkaset ludzi to zobaczyło. No ale gdzie te szkolenia? Z okolicy, co? Gdzie te szkolenia trenerskie? Ty je zrobiłeś? A, to w międzyczasie, tak, oczywiście, w międzyczasie zrobiłem szkolenia trenerskie. Kurwa, no w chuj, no, zapisywałem się już, u Mauricza, u Słodkiewicza, u Krzyśka Stolarczyka, serdecznie pozdrawiam, Krzysiek też mi tak, dużo pomógł. Tak, ja u Kuby Mauricza też robiłem. A to z Kubą to różnie, bo teraz znowu jest hejtowany, czy coś tam, nie wiem, z nim to, on jest... Ale wiesz jak to jest, zobacz, ty też miałeś w swoim życiu... W internecie tak, że wiesz, dzisiaj jesteś fajny, a za chwilę wszyscy cię będą hejtować. Powrócimy do tematu apki, którą wydałeś, bo to też czytałem, że już hejt się wylał, nie? Ale to, fajnie idzie w ogóle ta apka, ale na to... bardzo dużo jest ściągnięć, jestem mega zadowolony. Więc wiesz, jest hejt, zawsze musi być hejt, bo tak. Znowu sobie ludzie przypominają jakieś tam rzeczy, ale to zaraz do tego wrócimy. I co? I wróciłem stary do tego domu, w międzyczasie właśnie zrobiłem te wszystkie szkolenia, robiąc te szkolenia, bo ja od razu działam. Ja najpierw robię, a potem się tego uczę robić. To też teraz jak robię budowę, to kurwa, to miałem dużo problemów przez to, zamiast najpierw się tego nauczyć. Dach najpierw zbudowałeś. Nie, w ogóle, a to ty też, teraz chłopie rozpierdę, wiesz, ja robię coś, a potem się uczę jak to robić. I to nie jest fajne na budowie, bo na budowie to każdy patrzy, żeby cię wyjebać, żeby coś robić. Jak się nie znasz na czymś, to jest ciężko budować w Polsce coś. Nie masz pojęcia, wiesz, tam się nie zgadza. Na przykład dzwoni kierownik budowy do mnie, że nie zgadza się wysokość od wejścia do kalenicy z projektem, nie? A ja kurwa się rozłączam, sprawdzam na internecie, co to jest kalenica, bo nie mam pojęcia. I wiesz, i kurwa, człowieku. I teraz już zacząłem też chodzić na szkolenia z deweloperki, szkolenia z budowania i tak dalej, żeby wreszcie to po 5 latach stwierdziłem, że nie, no trzeba się tego nauczyć. Ale wracając tam, no i zacząłem w jednym czasie i robić szkolenia, i już robić sobie sylwetkę tym chłopakom. Wrzuciliśmy te metamorfozy na internet, na mój profil facebookowy, wtedy jeszcze nie miałem Instagrama, inżynieria ciała. Zobaczyli to znajomi, wiesz, moi ze szkoły, ze wsi i tak dalej. Arek, to może mi też byś zrobił, też byś mi zrobił, nie? No i kurde, w końcu zrobiło się tego tak dużo. Zacząłem, jeszcze pracowałem dalej na etacie w tej hurtowni, ale już, wiesz, przed pracą robiłem dwa personalne, po pracy 3. No i w końcu już było tak dużo, że dobra, zwolniłem się z tej pracy i mogłem codziennie po 10 godzin siedzieć na siłowni. Wiesz, ja jestem człowiekiem pracy, lubię pracować, zapierdalać. Zarabiałem wtedy, nie wiem, na tej hurtowni 3 czy 3,5 tysiąca, to i tak było dobrze na tamte czasy, 3,5 tysiąca, to był 2015-16 rok, 3,5 tysiąca miesięcznie, ale tutaj nagle stary mam tak, 100 za trening personalny, a jestem w stanie ich robić 10 dziennie. Co? Tu ja zapierdalałem od poniedziałku do niedzieli, człowieku, i wiesz, nagle taki chłopak, kurwa, ze wsi, co zarabiał 3 koła, zarabia 30 miesięcznie, to wiesz, wszystko się zaczęło układać, nie? I ten sport właśnie tam cały czas się przejął. I sport, w sumie tak naprawdę sport wyciągnął mnie z tego syfu mojego dołka życiowego, w którym kurwa byłem i nie wiedziałem. No i zatrzymam się teraz właśnie przy tym etapie, gdzie zostałeś trenerem personalnym, zacząłeś z ludźmi pracować nad ich sylwetkami. Bo w internecie bardzo dużo ludzi ci zarzuca, gdzieś też na tych konferencjach ci zarzucano, że
ty po prostu swoim podopiecznym przepisywałeś kuracje sterydowe. Okej, za chwilę to poruszymy. Ja bym chciał się zapytać ciebie, pamiętasz, kiedy pierwszy raz postanowiłeś sobie, że wejdziesz na bombę? Bo na pewno na bombie byłeś i... Tak, nie, ale ja jestem stary. To właśnie, to jest to, za co ja teraz obrywam troszeczkę, że ja jestem szczery. Ja mówię, jak jest. I jak mnie ktoś pyta, bądź na bombie, tak, ile bierzesz teścia, tyle i tyle, wiesz. I to jest normalne. Dla mnie, nie, to jest normalne. Mnie spotykają ludzie i wiesz, i z internetu mnie znają, spotykają mnie, kurwa, jesteś taki sam jak w internecie. Dokładnie. I to jest, nie wiem, ja myślałem, że to zawsze plus i atut, a teraz się okazuje, że to jednak nie jest fajne, bo ci teraz... Zależy w którym środowisku, wiesz? I słuchaj, i powiem tak, do pierwszych moich zawodów, to zdjęcie nawet dodam to gdzieś na Instagrama, bo właśnie to jest fajne. Do pierwszych moich zawodów przygotowałem się na sucho. Miałem mega fajną sylwetkę. To byś nam wysłał do materiału. O, oczywiście, wyślę ci. Dobra. Wyglądałem mega fajnie, ale to nie wystarczyło. Zająłem chyba 14 czy 16 miejsce. No i gadam tam z wszystkimi na zapleczu i kurwa, każdy jest na bombie, stary. No i myślę tak, no dobra, no to jak chcę tu coś wygrywać, no to chyba niestety muszę to zrobić, nie? Wiesz, to i tak ja tam mało trenowałem, bo ja, wiesz, no trenowałem całe życie, ale zacząłem się do tych zawodów przygotować. Gdzieś rok, odkąd się zacząłem przygotowywać, wystartowałem w nich. I zająłem 14 miejsce na, nie wiem, 40 parę osób, nie? No i tak nie było źle, ale kurwa, ci pierwsze, drugie, trzecie, to byli chłopy takie, wiesz, a ja startowałem w męskiej sylwetce, więc też nie w kulturystyce. I tak wszyscy tam byli. No i stwierdziłem, no dobra, no chcę coś osiągnąć, no to muszę na tą bombę wbić. I to nie jest tak właśnie. Ja bez bomby też zrobiłem fajną sylwetkę, ale niewystarczającą, żeby w tych zawodach wygrywać. Bo jak masz wygrywać z ludźmi, którzy i tak wszyscy są na tej bombie? No dobra, i powiedz mi, od czego zacząłeś? Bo wiesz co, ja w temacie też mocno siedzę i znam przypadki takie, że wiesz, pierwsza kuracja, nie wiem, czy to były twoje czasy, ale pierwsza kuracja u większości moich kolegów z siłowni, to była kuracja, wiadomo, omadren plus ten, metanabol, nie? Nie, mój pierwszy cykl to był prop i masteron. Prop i masteron. Znaczy, czyli lubi się kłuć, nie? Bo to co drugi dzień trzeba, tak, krótki ester. I to był mój pierwszy cykl, na którym coś tam zrobiłem. Raz w życiu, ja w ogóle nie brałem takich jakichś pojebanych rzeczy. Tren brałem raz w życiu i to, nie wiem, 3 czy 4 tygodnie. Szeliga podobno bierze. Tylko, że od tego mi na przykład byłem bardzo nerwowy. W chuj nerwowy. No, tyle nerwowy, że ja potrafiłem stanąć na środku, to była, i wtedy przestałem go brać. Była taka sytuacja, że mnie zdenerwowała moja dziewczyna. Zatrzymałem się na środku drogi i kazałem się wypierdalać z tego samochodu i pojechałem i potem co ja w ogóle zrobiłem? Ja pierdolę, wiesz. A miałeś schizy w nocy? Nie mogłeś spać? Jakieś miałeś takie akcje? Że nie mogłem spać, znaczy schizów nie miałem, ale ciężko było zasypiać, tak. Właśnie, znaczy z jednej strony to było fajne, bo ja zapierdalałem i nie potrzebowałem dużo snu, ale po tej akcji więc stwierdziłem, że tren to jest w ogóle zło i okropieństwo i potem już tak naprawdę gdzieś tam tylko ten testosteron i potem jakiś hormon wzrostu, wiesz, ja też poszedłem do, nie będę tu z nazwisk wymawiać do kogo, no ale do kilku znanych trenerów właśnie, żeby mi prowadzili mnie na bombie, nie? No to kurwa, jak byłem u jednego stary, u którego większość ludzi i on mi rozpisał kurwa 12 środków, to się chwyciłem za głowę i mówię, nie, no nie, to tak to ja nie chcę. Kurwa, świeciłbyś w nocy, stary, prąd mógłbyś domu wyłączyć. Nie? Dlatego ja zawsze jak się śmieję, jest takie powiedzenie wśród kulturystów, od ilu środków zaczyna się bomba. Bo to co ja, jakiś testosteron, masteron, ewentualnie jakiś tam, nie wiem, oksadrolon. Czyli anawar, oksa. Ewentualnie to wiesz, to dla takich wielkich chłopów, kulturystów, to nawet nie jesteś na bombie. Co ty to kurwa bierzesz, jakieś środeczki, nie? I też gdzieś tam sobie to ujebałem, że to w sumie nie jest żadna bomba. To są takie tylko, wiesz, jakieś niewielkie dopalacze, no i tyle. Ale to się skończyło wszystko wtedy, jak straciłem to zdrowie, co i tak nie do końca to wszystko było przez sterydy. Gdzieś to miało jakiś wpływ, ale to nie miało największego wpływu, tak jak poszło w internet, że to przez sterydy mu padły nerki. Nie, zupełnie nie. Ale jakoś się wtedy przestraszyłem. Też wtedy mi lekarze powiedzieli, że jeśli ci to nie jest potrzebne, to nie bierz. I od tamtej pory już jestem off. No dobra, okej, ale wróćmy do tego zarzutu. No, ludzie ci mówią, że zarzucają to tobie, że ty swoim klientom, wiesz, znaczy nie, absolutnie nigdy w życiu nikomu nie polecałem, ale jeżeli przyszedł do mnie chłopak i mówi, Arek, chcę wejść na bombę, śmiech, jaki masz staż? 3 lata. Okej. Okay. Co chcesz osiągnąć? Co chcesz osiągnąć? No i wiesz, albo przychodzi chłopaczek, dobra, bo jak nie, to ja sobie sam zrobię. No mówię, kurwa, no sam, no i co? No i pomyśl sobie teraz tak, masz chłopaczka, pójdzie sam sobie będzie, zrobisz tak krzywdę, nie? No mówię, no dobra, no to chuj, to cię ty to kurwa bierzesz jakieś środeczki, nie? I wiesz, i będziemy kontrolować, patrzeć, więc wydaje mi się... Jeżeli ktoś mu ten zastrzyk zrobi, bo ja pamiętam sytuację taką, że wpierdoliłem sobie strzała w nogę, to 2 dni chodzić nie mogłem, nie? Człowieku, tak. Dlatego w nogę, nie, najlepiej gdzieś to w dubsko czy coś, nie wiem, jak w barki też wbijają, dramat, ale właśnie to jest to. I co? I masz,
masz do wyboru tak, albo poprowadzisz takiego chłopaka i będzie jak najmniej zmniejszysz te wszystkie skutki uboczne, nie? No tak. Albo go puścisz samego i chłopca zrobi taką krzywdę, że potem już nigdy nie będzie miał dzieci, kurwa nie stanie mu, albo w ogóle no przejebane, więc wiesz, stwierdziłem, że... A ilu jest taki, co się nie odblokowuje, nie? A, kurwa, człowieku, to ja ogólnie 80%, jeżeli prowadziłem kogoś na bombie, to 80% to było takich, którzy przyszli do mnie po nieudanej kuracji i mieli problem, żeby się odblokować, mieli problem, żeby to wszystko dobrać, czuli się źle, mieli takie spadki, że ja pierdolę, wiesz, fajka w ogóle nie drgała i to było 80% moich przypadków, że po prostu wracali po bombie do mnie, ja ich odblokowywałem, czasami trzeba było znowu, wiesz, trochę tam podbić tego teścia i wejść na bombę, no... Wydaje mi się, że ja się uważałem przynajmniej wtedy na to, że ja robię coś dobrego, że przynajmniej jak oni chcą zrobić coś złego, to że ograniczam ich ten całe ryzyko i nie widziałem w tym nic złego na tamten moment po prostu. No, no dobra, okej. Okay. I wtedy doszło do choroby, zakończyła się twoja przygoda, że tak powiem, z kulturystyką? I... Nie. To z kulturystką się zakończyła wcześniej przygoda. Do choroby doszło po walce już z Mateuszem Urańskim wtedy, więc to było już w fejmie, wiesz... No okej, okay, dobra, czyli kulturystyka trwała sobie w najlepsze, aż w momencie doszło do sytuacji, że odezwał się do ciebie Fame, żebyś zawalczył, tak? W ogóle tu nie odezwał się do mnie Fame, słuchaj, bo taka... No została... właśnie, bo ja bym chciał tą historię poznać, jak ty w ogóle trafiłeś do Fame'u, gdzie to się zaczęło, nie? No bo też, powiem ci szczerze, próbowałem gdzieś to znaleźć i ciężko jest to znaleźć, jak ty się tam w ogóle znalazłeś, nie? Słuchaj, sytuacja była taka, że i tak jak ci wcześniej powiedziałem, zacząłem się wszystko układać, zacząłem zarabiać chuj pieniędzy. Jest taka sytuacja, że budzę się po którymś tam dwudniowym melanżu i dzwoni do mnie taki Dawid Kurtysiak, właściciel Silesia MMA. I wiesz co, Arek, kurwa, nie chciałbyś zawalczyć sobie, za 5 tygodni mam galę, a szukam przeciwnika dla takiego Sergieja, to jest... On bardziej znany jako hejter, jako Kopa Szóstaka. Czy okay. Nie chciałbyś z nim zawalczyć? Ja patrzę na tego gościa, kurwa, jakiś pizdek w sumie. Miałem na matrycy marzeń zawsze, że chcę zawalczyć. Czemu nie? Jestem w melanżu, będę mieć nowy cel, to może się ogarnę, nie? No i w sumie poszedłem na trening. Na początku do tej walki miałem 5 tygodni, żeby się przygotować. A gdzie zacząłeś trenować? Na grapplingu. W ogóle to ja, w ogóle... Poszedłeś do klubu Roberta Ruchały, tak? Tak, ale skąd, no i właśnie, skąd wziąłem ten klub, no? I teraz przerwę ci i tutaj zacytuję Roberta, bo ja sobie z Robertem porozmawiałem o tobie. O. I mam parę takich rzeczy, które mi Robert wyjawił i zacytuję je, sięgnę w telefon, żeby nie przekręcić. Jak chciałem zapytać o jakieś takie hardkorowe rzeczy, to nie pamięta, albo nie chciał pamiętać. Ale o takie normalne, przyziemne rzeczy powiedział, że Arek jak przyszedł na początku, kompletnie nic nie umiał. Teraz to dopiero jakoś to wygląda. Pewne jest to, że jest sumienny, chce się uczyć. Widać w nim tą chęć trenowania. Co więcej, widać, że nie robi tego na siłę. No i na koniec... Ma we krwi sportowca. I to powiedział aktualny mistrz KSW obecnie, Robert Ruchała. Bardzo, bardzo mi miło. No nie, no Robert to w ogóle jeden z najbardziej pozytywnych gości, jakich poznałem na grapplingu. W ogóle jak tam przychodzę na ten grappling pierwszy raz, to wiesz, no oni, jakieś aktorzyna czy tak dalej. Byłem, bardzo długo musiałem... zapracować na szacunek od nich. Ja byłem tam traktowany wręcz gorzej niż normalnie. Może po prostu z tego faktu, tak jak Robert powiedział, że przyszedł gościu, no i okej, aktorzyna, kulturysta, pcha się do sportów walki, tak. A on jest tak chujowy, że po prostu, no co mamy z nim robić? Tak, tak, tak było i ja tam bardzo długo, wiesz, przychodziłem na sparingi, dostawałem w pierdol i oni serio tam większość liczyła, że nie przyjdę później, nie? Ale ja za każdym razem przychodziłem, pobijany, wiesz, klnąłem po drodze, że kurwa, znowu dostanę wpierdol. No, no ale dobra, trzeba to przejść. Aż w końcu sobie wytrenowałem sobie i wywalczyłem ten szacunek tych ludzi tam i teraz już, wiesz, też bekę cisną, wiadomo, nie? No bo ja jestem w ogóle tam zabawny i tak dalej, ale to już nie jest tak jak na początku. Na początku to nie była taka beka, że sobie jaja robimy, tylko to było takie szydera, wiesz, co ty tu kurwa robisz, no tak, dalej, no. Nie? Więc teraz już naprawdę jest zupełnie inaczej. Ale skąd w ogóle wziąłem grappling, stary? Grappling wziąłem, bo ja jedynych ludzi, jakich znałem ze sportu walki, to był Zabor i Wrzosek. To są dwóch osób, które znałem. Wiesz, Marcina to lubisz, Marcina, prawda? Ale ja z Marcinem, kurwa, to on teraz atakuje mnie i będzie musiał dostać w pierdol. Ale trudno. Poczekaj, nie wyprzedzajmy, bo ja mam wszystko przygotowane i ja będę musiał z tobą podyskutować też w temacie Marcina Wrzoska, ale spoko, znasz Wrzoska, znasz Zabora i co? Poznałem ich dużo, dużo wcześniej, gdzieś tam na jakichś targach i to były pierwsze osoby, do których zadzwoniłem. Słuchajcie, dostałem, chcę zawalczyć sobie, mam tam za 5 tygodni walkę, gdzie mógłbym trenować, do kogo mógłbym iść, nie? No wiesz, no oni z Łodzi, wiesz, może do nas przyjechać na jakieś sparingi i tak dalej, ale w Krakowie
odezwij się do Filipa Wolańskiego. On ci coś tam, on ci poleci trenera tak. na pewno dobrego, nie? No to dał mi kontakt do Filipa Wolańskiego, poznałem się z Filipem Wolańskim. Filip... Był zawodnik KSW, nie? Był obecnie zawodnik... trener. Tak. tak, i on mi, on akurat wtedy był jeszcze aktualnym zawodnikiem i się bił, więc mówi, że on mnie nie weźmie pod skrzydło, ale poleci mi Spinkiego, Rafaela Sotę, z którym do tej pory jest moim trenerem. No i tak znalazłem się właśnie w tym grapplingu i już jestem tam cały czas. No i dobra, i trafiłeś... Przez Silesię, tak? Trafiłeś do Fejmu. Tak, w ogóle walka w Silesii to była, kurwa, chłopie, najcięższa. Ja wtedy dopiero zrozumiałem, co to są sporty walki. Napompowany, nasterylizowany. Tą walkę muszę dodać fragmenty, jest w internecie za friko. Stary, ważyłem 96 kg, napompowany sterydami, taki pospinany. To w ogóle nie było uderzeń. Złamałem rękę w drugiej, chłopie, rundzie. Przewalczyłem do końca jakoś, przeleżałem, tam go obaliłem, przeleżałem. Wygrałem na punkty. Ze złamaną ręką. Podnosi mi sędzia rękę do góry. Spada w dół, że 2 miesiące jej nie podniosłem. No ale stało się tak, że ja miałem w ogóle... kosę z Alanem Kwiecińskim, o taką dziewczynę, o Dagmarę, pozdrawiam serdecznie, moja przyjaciółka, i bo ja po prostu odradzałem jej bycie z nim, nie? Że to nie będzie, że to nie ma sensu i tak dalej. No i ona gdzieś mu tam, wiesz, zakochana powiedziała, a to on miał do mnie o to awanturę i problemy. I poniedziałek dzwoni do mnie, po tej gali, poniedziałek dzwoni do mnie Wojtek Gola i mówi, cześć Arek, tam mam numer od kogoś, widzieliśmy, że się biłeś na Silesia MMA i masz podobno jakiś zatarg z Alanem Kwiecińskim do wyjaśnienia. Mówię, kurwa, no mam w sumie, no, można by to wyjaśnić. No. Czy chciałbyś to wyjaśnić na kolejnej gali Fame MMA, tam 6, nie? To było przed piątką, na piątkę pojechałem zobaczyć, jak wygląda w ogóle ta gala. Na szóstce już się biłem z Alanem. No i dobra, i już nie cofamy się do kulturystyki, zostajemy przy sportach walki. Jest walka z Alanem, prawda? Jest walka z Alanem. Okej. Okay. Walka zakończyła się, wiem jak się zakończyła, ale gdzieś teraz Alan mówi, że chętnie by zrobił z tobą walkę rewanżową. No i moje pytanie jest mianowicie takie. Czy ty, osoba, która uważa teraz siebie, że jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem stojącym na wyższym poziomie niż w momencie, kiedy zaczynałeś, kiedy była chociażby pierwsza wasza walka. Czy dla ciebie Alan to jest w ogóle aktualnie jakiekolwiek wyzwanie? Słuchaj, w ogóle Alanowi dużo zawdzięczam, więc nawet z takiej czystej koleżeńskiej, bo my potem wszystko wyjaśniliśmy sobie. Stary, po tej walce tam gdzieś spotkaliśmy się na urodzinach u Dagmary w ogóle, przegadaliśmy całą noc, wyjaśniliśmy sobie wszystko, pogodziliśmy się, że to nieporozumienie i tak dalej. I teraz jesteśmy kolegami, więc z czystej takiej koleżeńskiej, bo kurwa, no on mnie wprowadził do tego świata, jakby na to nie patrzył, gdyby nie on, nie byłbym tutaj. Wiadomo, ja tam miałem przyjść, dostać pierdol, 4,70 na 1,5 było kursy. Ja miałem dostać pierdol i tyle, i miało mnie tam nie być, ale że akurat się potoczyło, jak się potoczyło, więc tak naprawdę dużo mu zawdzięczam. Więc czystej tej grzeczności, koleżeństwa ten rewanż bym mu dał. Co więcej, nawet dopiero jak będę mieć ten pas mistrzowski, zdobędę pas, żeby to była walka o pas. Chcę rewanż, okej, okay, o pas. On mi dał szansę, ja mu dam szansę zawalczenia o pas w takim razie. No dobrze, ale to w takim razie. Zostajemy przy temacie Alana Kwiecińskiego. Mhm. Ty masz teraz walkę w kategorii 77 kg. 84. A, 84, z wiewiórem. Okej, okay. Alan ma swoją walkę teraz z Zadymą. Mhm. Pytanie moje jest takie. Jeśli wygrywasz z wiewiórem, Alan gdzieś tam ma obiecaną walkę też o ten pas. Jeśli Alan wygra z Zadymą, bronisz pasa z Alanem? Jesteś czy od razu? Kurczę, nie wiem, no ja inaczej, wiesz co, ja Fejm będziecie we dwóch, którzy tego wiewióra pokonali, nie? No to jakoś by się to zgadzało, nie? Mogłoby tak być. Wiesz co, ja nie ukrywam, że chciałbym zrobić coś fajnego, zasięgowego. Nie wiem, coś takiego, czego nikt jeszcze nie zrobił. Ja już to gdzieś mówiłem w jakimś wiecie, że mógłbym, nie wiem, trzech na jednego. Trzy walki, jedna po drugiej. Bo wydolnościowo jestem już gotowy. To było, kurwa, ja po tych pierwszych walkach moich, jak mi wszyscy cisnęli o tym, że aparat tlenowy i tak dalej, przynosili mi na konferencję butle z tlenem, to tak sobie to wziąłem, że teraz jestem tak do siebie, że teraz jestem tak wydolnościowy, że kurwa chciałbym pokazać, że jestem w stanie zrobić trzy walki w ogóle, jedna po drugiej. Coś takiego, chciałbym odjebać coś fajnego, jeszcze zanim przed tą obroną. I chciałbym obronić oczywiście pas, mógłbym z tym Alanem obronić pas, chciałbym też rewanż z Tyburskim, bo to jest jedyna moja przegrana, która gdzieś tam moją dumę gdzieś tam narusza. A czy uważasz, że walka z Pawłem Tyburskim byłaby walką, która wyłoni najlepszego polskiego freakfightera bez podziału na kategorie wagowe? Wiesz co, no bo najlepszy jest Amadeusz, to wiemy i on to ogłasza. Tak, tak, tak. Samozwańczo jest najlepszy z Amadeusz oczywiście. Ale co sądzisz o Amadeuszu, że tak zaczniemy? No. Amadeusz jest człowiekiem, który świetnie umie odgrywać swoją postać z tego Władcy Piekieł. On na żywo jest mega fajny, mega zajebistym gościem. Uwielbiam jego tata w ogóle, to jest złoty człowiek, zajebisty jest jego ojciec. Uwielbiam go, ale gdy włączają się kamery, Amadeusz staje się zupełnie inną osobą, ale to ja to rozumiem, to jest taki sposób na życie i to się sprzedaje.
Nie uważam go, że jest najlepszym flickfighterem, wręcz jestem w stanie stwierdzić, że mógłby być nawet tym trzecim na tej liście, mógłby być, nie wiem, mógłby być właśnie też przypadkowo, ja nie, że ich zaczepiam, czy coś, lubię ich wszystkich, mógłby być Błoński, nie wiem, mógłby być Polak, mógłby być Dubiel i gdzieś trzeci mógłby być Ferrari. Wydaje mi się, że i tak nawet jakby była moją trzecią walką, to i tak bym mu dał radę, więc nie uważam go za jakiegoś turbo przeciwnika, ale no... Czyli na trzeciego, jakbyś chciał zrobić tą walkę hitową, to mówisz, że pierwszego robisz Błońskiego, może później być, robisz Polaka. Może a na być. Koniec masz na deser Ferrariego, tak? Bo tak, to... tak można by zrobić. Grubo, i wtedy ci. Bym udowodnił, że w freakfightach nie ma dla mnie nikogo, potem mógłbym zrobić rewanż z Cyburskim, żeby wymazać swoją jedyną porażkę. Mogę obronić pas z Alanem i chciałbym wyjść do Federacji Dobrze. Sportowej. Okej, okay. A teraz zakładamy... taki scenariusz. Ale to zabrzmiało teraz wszyscy, o kurwa, ale kozak, ale te... Nie, słuchajcie, mam marzenia swoje jakieś i naprawdę ciężko zapierdalam. I to nie jest tak, że jestem jakiś tutaj arogancki i kurwa pewny siebie, tylko wiem, na co mnie stać i ciężko na to trenuję każdego dnia. Zakładamy scenariusz, że dostajesz w łeb, mówiąc kolokwialnie, o dwie wióra. Posypiesz głowę popiołem i powiesz, że te wszystkie twoje gadania o tym, że właśnie możesz w sportowych federacjach walczyć i mówiłeś o KSW i tak dalej, no posypiesz głowę popiołem tak. I, że tak powiem, odszczekasz to, że jednak pośpieszyłeś się z tym? Tak, ale kurde, nie, wiesz co, może rzeczywiście, kurwa, wydaje mi się, że jestem na takim poziomie, naprawdę ciężko trenuję i mam sparring partnerów i wiesz co, rundę przychodzi świeży i daje radę. Że tak tutaj każdy nie ma... teraz trenuje z tych czołowych freaków, no, a wiewiór takim jest. No tak, więc jeżeli się mylę aż tak bardzo, i rzeczywiście nie dam rady wiewiórowi, to tak, to posypę głowę, powiem, że słuchajcie, jednak coś mi się pojebało, będę musiał trenować jeszcze ciężej, ale nie wiem, czy da trenować w ogóle ciężej, to w takim razie chyba nie mam do tego jednak tego talentu, czy tam, nie, talentu to ja nie mam do niczego, to nie wiem, może nie mam do tego jakiejś smykałki, skoro ja, mi się wydaje, że już nie da się trenować ciężej niż teraz trenuję, więc jakbym przegrał z wiewiórem, to jeszcze ciężej by trzeba było trenować, to już się kurwa nie da ciężej trenować, no nie wiem, no. Słuchaj, weź, patrz, mam takie coś, nie? No. To jest? To jest rękawica, możesz mieć drugą, zobaczyć sobie, jak to wygląda, chociaż u Roberta pewnie widziałeś. Tak. To są rękawice KSW. Chyba są nawet trochę grubsze. Te akurat są chyba grubsze niż te, to co jest chyba starszy model, wiesz? Starszy model. No, dlaczego ci je dałem? Dałem ci je dlatego, że ty głośno mówisz o tym, że chciałbyś wystąpić w Federacji KSW. No ja mam pytanie mianowicie takie, bo nie wiem, czy pamiętasz, spotkaliśmy się kiedyś po gali. Nie po gali, tylko po konferencji Prime. I rozmawialiśmy, gdzie wspomniałeś, że już jakiś kontakt ze strony KSW był. Nie wiem, jak to wyglądało, kto, gdzie i jak, ale tak wspomniałeś. KSW się z tobą kontaktowało już? Maciek Kawulski czy tam... Słuchaj, Martin Artur Wuś, mój menadżer z Ardynoksu, jest, wiesz, no układa półkarty tak naprawdę KSW, więc tam jakieś rozmowy były. Nie mogę zdradzać za wiele, w ogóle nie mogę mówić o tym za bardzo. Też mi mówił, że kurwa, po co to mówiłeś? Pozdrawiam Artura, pozdrawiam. Możesz mówić. Artur, dzień dobry. Artura więc... zapraszam w ogóle tutaj na kanapę. Artur, jak będziesz więc to oglądał... To nie tak, że ja prowadziłem rozmowy, tylko prowadził, jak te rozmowy były prowadzone, czy tam było cokolwiek szeptane, to przez Artura. I to tyle. Ale nie uważasz, że to była deklaracja dość odważna z twojej strony, że no, można powiedzieć, wykrzyczałeś w internecie, robię wiewióra i jak chcecie, to za chwilę jestem na Narodowym, nie? Tak, bo to byłoby największe marzenie. Stary, tak teraz jest. Jeżeli sobie nie wywalczysz o swoje marzenia, nie będziesz o siebie nie zawalczyć, to nigdy nic nie osiągniesz. Trzeba, kurwa, jasno, wiesz, mówić głośno, co chcesz osiągnąć. No, a nuż ktoś to usłyszy, kurde, fajne. Akurat miałem okazję już poznać Maćka Kawulskiego, przywitać się z nim i przywitałem się, podałem mu rękę, popatrzyłem mu w oczy, powiedziałem, że z Markiem Solan, powiedział, wiem, kim jestem, więc spoko, powoli do przodu. I wiesz, i to jest tylko, wiesz, to, kurwa, mogło to być dowolna inna federacja, mógłbym zawalczyć dla FENO, bo mógłbym już to zrobić, ale ja miałem na tej swojej matrycy jebanej marzeń dokładnie KSW, te trzy litery. I nawet jak masz tą piosenkę, cokolwiek się wydarzy, natomiast dawno obrałem drogę, to jest właśnie Narodowe, jak gaśnie, jest KSW. To jest, kurwa, moje największe marzenie. I chcę je po prostu spełnić i udowodnić Polsce, pokazać, że warto walczyć o swoje marzenia i w końcu się je spełni. Stary, ja mam 33 lata, Pudzian ma ile? 42? 6. 46. 46 mogłyby skłamać. 4, 5. Jakbyście mogli tu w reżyserce sprawdzić, ile Pudzian ma lat. No i wiesz, czyli ja mam jeszcze tyle czasu, żeby się do tego w KSW dostać. Spokojnie, ja to kurwa zrobię. Ja jestem, tak jak to mówi Pudzian, że kurwa ugotuje i kamie, to ja go i tak ugotuję. Wcześniej czy mnie to stanie. Dopóki to się nie stanie, to ja chyba że wcześniej umrę, kurwa. To się w końcu stanie. 46. To mam jeszcze chyba 13 lat. Przez 13 lat to ja mogę być kurwa... No dobrze, okej. Okay. Mówisz, że tak, że
wkurwili cię ci, którzy gadali, że nie masz kondycji, przynosili ci butle i tak dalej, i tak dalej. Okej. Arek, ale czy ty, mówiąc o tym, że chciałbyś walczyć na KSW, celujesz, wiadomo, gale zawodowe, powiedz mi, czy ty w ogóle jesteś przygotowany na to, żeby iść gdziekolwiek do zawodowej federacji i stoczyć chociażby 3 rundy po 5 minut, bo we frikach runda trwa krócej, dłuższe są przerwy. No, my już zaczynamy robić u nas 5-minutowe. Ale zaczynasz dopiero. Tak, tak, ale to inaczej. Kurde, myślę, że jestem w stanie zrobić bez problemu walkę. Zależy też z kim. No to wszystko zależy z kim. Wiadomo, jak będę mieć przeciwnika. Tak jak, nie wiem, nieraz ciągle w tych wywiadach oni tu się tam przewracają, pewnie mają mnie dość, bo ciągle te same nazwiska wymawia. No ale to są jakieś tam osoby, które gdzieś tam upatrzyłem sobie, że dałbym im radę, mógłbym im dać radę, to by była wyrównana walka i byli już w tym KSW, więc wiesz, no chcę zahaczyć od kogoś, kto tam jest, żeby nie powiedzieli, ty, ale on jest też freakiem. No ale jest w KSW. No dobrze, mówisz, że 13 lat ci jeszcze zostało, patrząc na Pudziana, że możesz walczyć. Pudzian chyba też zaczynał, jak miał tam 30, nie? O nie, no Pudzian jest 14 lat bodajże w MMA. Czyli 32 gdzieś miał. 32. No czyli to tyle, co ja mam teraz, a już jestem 3 lata w MMA. No dobrze. Stary jest, wszystko przede mną jeszcze. Ale na przykład, wygrywasz teraz z Wiewiórem i nie rzucać się od razu na głęboką wodę, tylko na przykład zrobić walkę z twoim ulubieńcem, Marcinem Wrzoskiem, na zbliżonych zasadach takich, jakich są na KSW, bo na fejmie nie wiem, czy są łokcie dozwolone, chyba nie są dozwolone łokcie. Nie ma, no ja kiedyś miałem wywalczone ale właśnie tam przez przeciwnika. Tak z łokciami i w ogóle i na początku, żebyś z Marcinem zrobił taką walkę, powiedzmy na dystansie 4 minut, nie? Rundy po 4 minuty. No ale patrz, jak dla mnie na przykład Marcin Wrzosek, to jest były mistrz KSW, to jest naprawdę dobry zawodnik i wydaje mi się, że nawet w tym momencie aktualnie, a z aktualnych młodych zawodników KSW mieliby z nim problem. Wiesz, to nie jest tak, że to jest o, emeritus Wrzoskus, kurwa, i jest łatwiejszy. Jak dla mnie, to nawet niektórzy młodsi, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę, mają rekord 1-0 albo 0-1, byliby dla mnie łatwiejsi niż Marcin Wrzosek, bo Marcin Wrzosek jest, kurwa, jednak kotem i to zapominamy, bo jest teraz we frikach i może pokazuje 30% swoich umiejętności, ale jednak to jest były mistrz i ty mówisz, że to może na przetarcie. To kurwa, na przetarcie od razu byłego mistrza. Nie, to na przetarcie ale to mi dać jakiegoś chłopaka, który dopiero zaczyna w KSW, tak jak ale ja. Ale Marcin jest teraz, wiesz, no już, że tak powiem, sportowym emerytem, skupił się na frikach, nie? Wiesz, no umiejętności posiada, ale myślę, że wydaje mi się, że trenuje tak mocno i wydaje mi się, że nie jeden zawodnik z KSW miałby z nim problem. No dobrze, okej. Mówimy o zawodowstwie, profesjonalnym podejściu i tak dalej, i tak dalej. Zahaczyliśmy temat Marcina Wrzoska, więc ja go pociągnę. Powiem ci jedną rzecz, że ja byłem jednym z tych nielicznych, który powiedział, że moim zdaniem twoja reakcja po wygranej Szeliego z Marcinem Wrzoskiem była chujowa. Ale słuchaj, ja się... Zobacz, Arek, no. Jesteś też sportowcem, uważasz się za sportowca, nie? Pomyśl jedną rzecz. Okej, wyłapał Lowka. Poślizgnął się, gdzie wszyscy zawodnicy walczący na tej gali mówili, że mata była tak chujowo śliska. Upadł. Złamał rękę. Powiedz mi jedną rzecz. No, czy to jest okej, wygrana to wygrana, ale czy to jest aż taki powód do tego, żeby tak to, wiesz, pokazywać? Znaczy, o co ci chodzi? Bo chodzi ci o to cieszenie się po walce, czy chodzi ci o ten taki uszczypliwy komentarz, który powiedziałem? Też ten komentarz było cieszenie po walce, to wiadomo. Jesteśmy w ferworze walki tam. Wiesz, stary, bo to jest, kurwa, walczyłeś, tak? Walczyłeś kiedyś? Znaczy amatorsko tylko. Amatorsko, ale wiesz, jaki to jest mega, kurwa, stres. I wiesz, jesteś z tym Piotrusiem, siedzę z nim w tym hotelu. To jest mega stres, mega w ogóle. I nagle wiesz, już jest po walce, po wszystkim. I schodzą te wszystkie emocje. Kurwa, jest już po wszystkim. Tak. To nie, ja się nie cieszyłem, że przegrał Wrzosek, że mu się coś stało. Absolutnie z tego. Ja się cieszę, że już jest po wszystkim, że mamy to z głowy. Piotrek wygrał, nie wygrał, nieważne, ale już po wszystkim jest, kurwa, happy end, rozumiesz? I chodzi o to na Instagramie, tę rzutkę, tą uszczypliwość taką, nie? A tą uszczypliwość, że kopnął go w nogę, złamał mu rękę, czy coś. To było, kurwa, no to takie... Wiesz, wiadomo, że ta wygrana nie była jakaś turbo zajebista, no dobrze, i można powiedzieć, że to więcej szczęścia niż pojęcia miał tak naprawdę Piotr. Dobrze, nie? Ale kurwa, źle zostało odebrane, ja tego nie chciałem powiedzieć chamsko. Okej, ale teraz z perspektywy czasu, jakbyś się na chłodno zastanowił, biorąc pod uwagę fakt, że chcesz iść do zawodowego sportu, chcesz, że tak powiem, zawodowo sport robić, nie uważasz, że ta uszczypliwość była trochę na zasadzie takiej
frikowego poddymienia też? No tak, tak, tak było, oczywiście. No, a wiesz, że sportowcy, tacy prawdziwi z krwi i kości, którzy szanują Marcina za to, że był mistrzem KSW, że wiesz, był w Ultimate Fighter. Ale ja też go szanuję, tak dalej, to nie jest. Ale nie, wiesz, odbierają to tak, jak odbierają, nie? Wiesz, to jest też, kurde, inaczej. Ty nie wiesz, jaką my mamy relację z Marcinem Wrzoskiem. Na przykład on cały czas się nabija tam, nie wiem, z mojej muzyki, że z moim największym fanem, że coś tam. Wiesz, i to było po prostu takie, on mi uszczypliwy jest w tym, a ja byłem tutaj, miałem wreszcie okazję, żeby być uszczypliwym dla niego. I kurwa, to... Nie miało tak wyjść. To okay. Po prostu, my, nie wiesz, jaka jest między nami relacja. My jest takie, że my się cały czas dokuczamy czymś, tylko ja nigdy nie miałem mu o co dokuczyć. I nagle miałem coś i przesadziłem, bo to go za bardzo po prostu zabolało i go ruszyło. I tyle, no. Tak. No dobra, kończę temat Marcina Wrzoska, twojej osoby i Piotra Szeligi, ale Piotra Szeligi kończę tym pytaniem, mianowicie takim, to bardziej moje prywatne. Powiedz mi, jak ty zareagowałeś, widząc... bo dla mnie to mało genialny pomysł Piotrka Szeligi, z wytatuowaniem sobie kałasznikowa w momencie, kiedy mamy... Myślałem, że mówisz kurwa o gilach, dobra. Ale nie, w momencie, kiedy mamy konflikt na Ukrainie, Ruscy atakują Ukrainę, on sobie rosyjski karabin za uchem robi. Stary, ja pomyślałem, no kurwa debil, przepraszam bardzo, nie? Wiesz co, nie chcę wypowiadać się publicznie. Ja z Piotrkiem dużo rozmawiam o różnych rzeczach i co on robi, komentuję mu, mówię, czy to ja bym tak zrobił, czy nie zrobił. No ja bym czegoś takiego nie zrobił. A i tyle dyplomatycznie po prostu. No bo wiesz, no ja osobiście, to jest moje zdanie, każdy ma swoje zdanie. Wiesz, ja ale uważam, też, że to... Piotrek ma czasami tak, że on coś robi mega pod wpływem impulsu i on nawet nie pomyśli, jakie są tego konsekwencje. Mi się wydaje, że on po prostu, on nawet nie planował tego tatuażu. On nagle mi wysyła, że zrobił sobie, czyli on poszedł do studia i nagle mu wszedł, a zrobię taki tatuaż, rozumiesz? I on nie zrobił go i nie pomyślał, jakie to może mieć konsekwencje w ogóle, po prostu... No bo on zrobił to już jak w momencie, kiedy już to się działo chyba wszystko. A nie pamiętam akurat, to niego ci nie powiem. No to wiesz, to tak wydaje, dobra. No ale przez ten tatuaż też miał walkę właśnie z Wrzoskiem, bo on tam, Wrzosek się z niego śmiał, że o, patrz, czala z ducha, coś tam i oto poszedł cały konflikt, nie? No tak, tam później ta afera najświeższa gilowa, to też już pominijmy, rozmawiajmy Piotruś, o sporcie. Piotruś to jest Piotruś, Piotruś to jest Piotruś. Piotruś, on nawet jak wstawi knagę na Instagrama, zobaczyło to kurwa 300 tysięcy ludzi i tak to nic za wiele nie zmieniło. Na Twittera powinien wrzucić jak popek, nie? To potem ktoś to zrepostował na Twitterze i to latało, no. Lata pewnie do teraz, bo z Twittera nie usuwają, nie? Tak, to jest tak. Okej, mówisz o tym, że jesteś ambitny, masz ambitne plany i w ogóle. A powiedz mi, czy... Chciałbyś wystąpić w takim turnieju, jakim Hajlik ogłosiło teraz. Jest 8-osobowy turniej, gdzie jest pół bańki do wygrania. Pewnie biorąc... Mercedes tam miał być jakiś też, nie? Czy słucham? Tam jakiś Mercedes miał być też do wygrania. Wiesz co, ja znam ten turniej, wiem o tym turnieju dużo i biorąc pod uwagę, kto w nim wystąpi... Twój ulubieniec, przynajmniej wystąpić. Jeden. Przynajmniej jeden. No właśnie, no przynajmniej jeden. No i powiedz mi, jak ty się zapatrujesz na powrót Jacka Murańskiego w ogóle do freaków, po całym wiadomo, co się stało teraz i w ogóle po tym, jak go publika odbiera i tak dalej. Myślisz, że to będzie jakiś powrót zupełnie inny i on będzie w ogóle zupełnie inaczej odebrany po tym, co się po tym nieszczęśliwym po prostu wypadku z Mateuszem, po tej śmierci, on będzie inaczej odebrany, czy to jego pojawienie się sprawi, że po prostu ten hejt jeszcze większy będzie. Nikt nie będzie w to mieszał Mateusza, ale na niego po prostu wszystkie działa zostaną skierowane. Wiesz co, co myślę, to jest jedno, ale to co już widzę w komentarzach, bo to już się pojawia, tak? On już tam ogłosił, że wraca i widziałem te wszystkie komentarze, więc jednak to nie zniknie. To widać, że to raczej nic się nie zmieniło i w jego zachowaniu też nic nie zmieniło, bo tam jakieś posty są, też mnie atakuje ciągle. Nie wiem, no ja chcę już z tego wyjść, nie chcę w ogóle na ten temat, okay. Nie chcę w ogóle na temat tego gościa rozmawiać. Słuchaj, ja staram się kogoś zawsze zrozumieć, co tam ma gdzieś w głowie. Może on ma taką potrzebę, może to jest teraz jakaś jego, wiesz, wewnętrzna walka i to już mu tylko zostało, tak? Stracił syna, to jest mega tragedia. Jeżeli to mu ma dać szczęście, gdzieś odnajdzie tutaj swoją, nie wiem, jakąś krucjatę i będzie dalej walczył, niech to robi, no nie zabierajmy gościowi, no co on ma robić? Ma iść na emeryturę i kurwa, i jakieś grządki plewić? Nie, no
skoro jeżeli chce to robić, jeżeli to mu przyniesie szczęście, jeżeli to mu ukoi go w jego tragedii, chuj, niech to robi. No, no dobra. Tylko niech to robi właśnie ze smakiem jakimś, a nie atakując ludzi i dalej szerząc tą nienawiść. Nie? Okej, okay. Ty z racji tego, że siedzisz w tym świecie freak fightów, uważasz, że jeżeli teraz wystąpi i teraz kolejną walkę przegra, to już będzie taki totalny jego koniec? Kurde, no widzisz, a Najman też się kończył 60 razy i nigdy się nie skończył. Ale Najman to jest Marcin Najman, umówmy się, jedną rzecz. No to wiesz, trochę jest inne porównanie z całym szacunkiem do Jacka Murańskiego, prawda? No Marcin Najman jakby nie było, sportowcem był. Te jego żarty, uszczypliwości wobec ludzi, one też mają smak. Tak, jakiś. To nie jest takie chamskie, tak, to jest zabawne. No tak, to on jest takim niegroźnym wujkiem z Ameryki, który tam rzuca dowcipami tak. Po prostu z kieszeni, nie, z rękawa. Wiesz co, ja wróżyłem już koniec Jackowi po naszej podwójnej walce. Nawet mój tam filmik na YouTube nazywał się Endgame, tak? Murański Endgame. I nie wywróżyłem tego końca, więc już nie chcę wróżyć, bo chujową jestem wróżką w takim razie. Mówisz, kurczę, ja chciałem się zapytać, co wróżysz szalonemu reporterowi, bo jakby nie było, jest to twój kolega. Tak, nie, a ja mu akurat wróżę bardzo dobrze, bardzo się cieszę. W ogóle ja nie wiem. Myślisz, że losowanie będzie takie, że trafią na siebie? Kurwa, no myślę, słuchaj, znam... Chyba dwóch tylko nie znam przecież tych ludzi, którzy tam będą, ale większość znam, którzy będą się tam bić, więc myślę, że całkiem możliwe, że w którymś etapie na siebie trafią. W finale? Czy to będzie finał, czy to będzie gdzieś na pewno, nie wiem, zależy jak w których będą tych wideo, w drabince, w których będą miejscu, nie? Bo jeżeli jeden będzie tu, drugi tu, no to w finale, ale jeżeli będzie jeden tu, a drugi gdzieś, to już trafią gdzieś bliżej. No. Szalony reporter versus Jacek Murański w finale turnieju Highly. Słuchaj, ale to już jest trochę, znaczy wiesz, wiadomo, już ja już też... Rozmawiałem też z Szalem, mówiłem, że dobra, wiesz, bo my mieliśmy jakąś taką swoją wewnętrzną walkę o to, żeby Murańscy zniknęli. Przez to też w sumie tak naprawdę były te wszystkie kłótnie i ten konflikt szalonego reportera z Fejmem. On przez to uciekł z Fejmu, a zanim do Fejmu przyszedł Jacek i teraz się okaże, że będą walczyć dalej, więc tak naprawdę to wszystko, co robiliśmy, było człowieku niepotrzebne. My mogliśmy w ogóle tego nie robić, on mógł zawalczyć na Fejmie już z nim, to mogło być, mogliśmy być dalej na hajpie i kurwa, jak człowiek, ja teraz właśnie myślę, że jestem czasami za dobry, ja czasami sobie jakieś ideologie, kurwa, wrzucam do głowy, których ludzie nie chcą. Ja myślałem, że to jest dobrze, że ta walka, że wiesz, że walczy z nim, że trzeba ich się pozbyć z internetu, ale ludzie tego nie chcieli, ludzie ich kurwa chcą. I nawet gadałem ostatnio z Tomkiem, właśnie szalonym reporterem i mówię mu, wiesz co, zrób tą walkę, to kurwa chuj, no będzie ten turniej, zrób, jebać to, będą hejtować, że o to walczyliśmy, no ale kurwa, no co masz zrobić, no. Wszyscy tego chcą, no kurwa mać. To jest freak fight, zarobisz porządne pieniądze, pierdol to, zrób tą walkę, jebać. Ta nasza walka o to, żeby oni zniknęli i tak się nie udała, więc chociaż mów pierdol i tyle. Dobra, Arek, na koniec pytanko takie już właśnie wybiegając w przyszłość. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Za 5 lat gdzie się widzę? W mojej, bo ja mam, wiadomo, jest kilka planów, ale w tej najbardziej pozytywnej, gdzie to już wszystko to co tu widzisz, osiągnę do wcześniej, to za 5 lat będę, mój drogi, w Hollywood. Będę siedzieć w Stanach. I tam będę spełniać swoje największe życiowe marzenie. A to za Amadeuszem, bo Ferrari też powiedział, a Ferrari tam będzie się biła. Ja tam jadę po prostu spełniać swoje aktorskie marzenie. Największe marzenie z dzieciństwa, które gdzieś tam teraz poszło na... Gram dalej w tym serialu, ale poszło po prostu w odstawkę, bo teraz to sportowe jest marzenie. Razem ze sportowym marzeniem robię w międzyczasie, zdobywam po prostu pasywny dochód, żeby móc za te 5 lat wyjechać. Kto wie, może będzie Lombard, zastaw w LA, nie? Nieważne, spokojnie, wiesz. Tutaj jak się poukładam i będę miał fajną pasywkę, to ja tam pojadę i po prostu tam będę, nie wiem, jeździć po castingach. To samo, co robić tutaj. Jeździć po castingach, jeździć po warsztatach. Kurwa, będę sprzątać na planie filmowym, będę, nie wiem, kawę robić reżyserowi. Nieważne, żeby się tam wkręcić i tam być. Jak już tam będę, to już sobie ogarnę i zacznę spełniać swoje największe marzenie. Tam się widzę za 5 lat. Okej. Powiedziałem, że skończę, ale ostatni temat, bo właśnie mi przypomniało się. Spojrzałem w telefon. Twoja aplikacja. No i właśnie, pierwsze zdanie, które tam po wejściu jest, że to jest dedykowana dieta tam dla ciebie i w ogóle. Ja tej aplikacji nie ściągałem, ale no widząc dedykowana i widząc, że tak powiem, trochę tą reklamę, są tam gotowe posiłki, więc dedykowana? Słuchaj, to jest tak.
Ta aplikacja, robisz tak, wypełniasz sobie, kupujesz aplikację, wykupujesz do niej dostęp, na początku masz ankietę, wypełniasz tą ankietę, tam wiesz, musisz podać wzrost, wiek, wagę, płeć, stopień zaawansowania i tak dalej. I ta ankieta zostaje przesyłana do nas, do naszych trenerów i naszych dietetyków. I teraz na tej podstawie zostaje Ci dopasowany trening pod Twoje właśnie te wszystkie, ile razy chcesz trenować w tygodniu, pod Twój staż, pod Twoje umiejętności. Jest Ci dopasowany trening i wyliczana Ci jest kaloryka. Dostajesz kalorykę, dostajesz makro i to jest Ci przysłane. I potem i w tej aplikacji masz planer posiłków, dzięki któremu możesz pilnować potem tego swojego makro, wybierać posiłki i to Ci się będzie fajnie sumowało i dodawało. I także kończysz dzień, tak naprawdę my Ci nie narzucamy posiłków, jest 200 różnych przepisów i Ty wybierając sobie, który chcesz, uzupełniasz te swoje makro dzienne, że to Ci się ma zgadzać. I tyle, to tak działa. Indywidualnie masz wyliczone makro dla siebie, dietę dobierasz sobie potem sam i dobrany jest dla ciebie plan treningowy. Ona już jest sprawdzona, przetestowana tak w 200%, bo ja ci powiem jedną rzecz taką, że nie będę robił antyreklamy jednemu z kultowych trenerów fitness w tym kraju, ale zainwestowaliśmy kiedyś z kolegą 250 zł, wysłaliśmy do niego całe, że tak powiem, zapotrzebowanie. Powiedzieliśmy, że mamy 1,90 m, ważymy 160 kg, trenujemy dwa razy w tygodniu. Powiem Ci, nie dość, że dostałem w odpowiedzi dietę przeforwardowaną jeszcze i widziałem, że ktoś ją wcześniej dostał, to trening mój składał się między innymi z tego, że na rozgrzewkę miałem 10 podciągnięć na drążku. O kurwa mać. 160 kilo, człowieku, dwa razy w tygodniu trening, 10 podciągnięć na drążki. Nie boicie się, że wiesz, to jest tylko aplikacja, że coś się może po prostu, mówiąc brzydko, zesrać i ktoś dostanie wariactwo. Nie, tu się tak właśnie nie wydarzy, tu nie ma takiej możliwości. Ja to już przerabiałem, to już moje trzecie podejście do aplikacji. W pierwszym zostałem wychujany, bo ja mam taki problem, nie wiem, ja nie potrafię dobierać sobie jakichś ludzi i firm. W pierwszej aplikacji w ogóle nie powstała, została rozjebana. Druga powstała, ale była tak chujowa, że tam były takie babole i właśnie ci ludzie mówili, że oni to wszystko ogarną i tak dalej. Ja tam przygotowałem ileś tam diet i potem dostawali kopii w klej. To zróbmy tak, że ja się do ciebie odezwę po programie. No. Dasz mi dostęp na miesiąc do tej aplikacji. Dobrze. I ja ją sprawdzę. Dobrze, świetnie. No. I spotkamy się tutaj jeszcze raz po twojej walce i ja ci powiem, co z tej aplikacji wyszło, czy poszedłem minus 10 w dół, co chcę, czy poszedłem 10 do góry. Dobrze, zajebiście, pewnie. Dobra. Nie ma problemu. Stary, jestem mega pewien tej aplikacji, pracowałem nad nią, kurwa, wiele miesięcy i to jest dokładnie tak, jak chciałem, więc nie ma szans, żeby tutaj nie było jakieś nieporozumienie. Więc jak najbardziej, w ogóle to zareklamujemy, tańculaup.pl, tam możecie pobierać tą aplikację. I tym aplikacyjnym akcentem kończymy tą rozmowę. Dziękujemy wam, że byliście z nami, że oglądaliście. Moim gościem był Arek Tańcula. Arek, powodzenia w maju życzę, no i oczywiście zbijania udanego wagi. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Buziaki.